W trakcie tegorocznych ferii zimowych, które obfitują wiele ciekawych wydarzeń w mieście adresowanych do dzieci i młodzieży, gościliśmy już m.in. na warsztatach teatralnych, tanecznych, na kursie DJ-skim czy na zajęciach z robotyki Lego. Dzisiaj postanowiliśmy z kolei podpatrzeć i podsłuchać początkujących wokalistów. Dziś w Raciborskim Centrum Kultury rozpoczęły się warsztaty z młodzieżą poświęcone sztuce śpiewu, a prowadził je nie byle kto, bo syn Tadeusza Woźniaka, autora muzyki do jednego z największych polskich przebojów pod tytułem Zegarmistrz Światła. Do Raciborza zaprosiliśmy po raz pierwszy Piotra Woźniaka. Prowadzi warsztaty wokalne z interpretacją piosenki i zaprosiliśmy do udziału wszystkie osoby zainteresowane powyżej 13 roku życia, czyli nie dzieci, a młodzież i dorosłych, ponieważ w warsztatach również biorą udział nasi instruktorzy. Tak, a Piotr Woźniak to człowiek o głosie jak maszyna parowa i wrażliwości baranka, ale przede wszystkim jest kompozytorem, producentem, aranżerem, no i przede wszystkim wspaniałym wokalistą. Bardzo lubię docierać do młodych ludzi przez takie najbardziej podstawowe rzeczy jak dykcja, jak tekst i klarować takie rzeczy, o których zazwyczaj zapominamy, że są częścią tego, czym jest śpiewanie piosenki. To znaczy, przede wszystkim musimy dotrzeć do sensu piosenki, wyartykułować go i ubrać go w jakąś estetyczną formę. Po ćwiczeniach dykcyjnych przyszedł czas na pierwsze przesłuchania uczestników, wśród których głównie znaleźli się wokaliści raciborskich zespołów Atlantyda i Perspektywa i którzy nie stronili od bardzo wymagającego repertuaru. Zawsze ubolewam nad tym, że większość tych piosenek, które zazwyczaj słyszę przy takich okazjach, młode dziewczęta, naprawdę czasami dziewczynki śpiewają bardzo ciężkie i smutne teksty. Agnieszka Osiecka-Król jest wspaniała, Agnieszka Osiecka, ale która ten smutek i ból wyraziła może w najbardziej pełny sposób i teraz ja mam próbować dotrzeć do tej młodej wrażliwości, żeby zrozumiała, o czym w zasadzie jest ta piosenka. I z tym dokładnie mierzył się artysta właśnie w przypadku m.in. Ali, która wykonywała niezwykle emocjonalny, słynny utwór Nie żałuję. Główną uwagę skupił na mojej interpretacji, która jest bardzo istotna w piosenkach Edyty Geppert i nad nią planujemy popracować. Dzisiaj też zostanę dłużej, żeby nad tym, by to wyszlifować. To. Jakie rady ci już dał? Żebym trochę więcej goryczy dała do tej piosenki, bo taki charakter właśnie powinna mieć, mówiąc o smutkach, o żalu, o stracie ojczyzny, w sensie, żebym nad tym popracowała. Być może my żyjemy w takim klimacie, że tych piosenek jest większość, że może odbieramy piosenki smutne czy ciężkie, bardziej zapadają nam w serce po prostu. Zresztą ja też nie stronię od takich piosenek, a w zasadzie głównie śpiewam takie piosenki, więc być może po prostu taki mamy klimat. A już w piątek o godzinie 19 na scenie RCK podczas wspólnego koncertu zaprezentują się nie tylko uczestnicy warsztatów, ale również Piotr Woźniak, który wystąpi ze swoją autorską twórczością. Serdecznie zapraszamy.